Witajcie na kanale Motokuncik. Mamy tutaj taki przypadek. Przyjechał do nas klient takim oto X-em. Po rozgrzaniu stwierdził klient, że silnik dziwnie pracuje i są takie delikatne drgania. Najbardziej to wyczuwa na podstopnicy pod lewą nogą. Sprawdziliśmy wszystko mechanicznie, nie mamy uwag ani do poduszek silnika, ani inne takie rzeczy, więc zrobimy test, tak jak chcieliście, tego oto środka. Bo tutaj mamy przypuszczenia, że to po prostu przez układ paliwowy mogą być takie lekkie telepania. Także sprawdzimy zaraz korekcję wtryskiwaczy. Zobaczymy, jak wszystko chodzi. Zalejemy specyfik. Prezes się przejedzie jakiś czas i zrobimy ponownie test korekcji. Zapraszam do oglądania. Sprawdzamy, jak wyglądają korekcje. Jest tak. Czyli na pierwszym jest minus 0,2, na drugim 0,5, na trzecim 0,8, na czwartym 0. Na pierwszym minus 1,2. Bo jak powiedziałem? Minus 0,2. Minus 1,2. Okej. Okay. To co, wlewamy środek i lecimy, tak Kamil? Tak. Buteleczki są przygotowane do fajnego wlewania. Tutaj mamy zabezpieczenie, żeby było wiadomo, że jest to, co ma być. Wkręcamy końcówkę. Auto jest zatankowane, silnik rozgrzany. Bardzo łatwo się to robi. Cyk, fuch i temat załatwiony. Trzeba pamiętać, że z takim środkiem to najlepiej jest wyjeździć cały bak, żeby to bardzo dobrze się wyczyściło. My w tym teście przejedziemy, no nie wiem ile przejedziemy, w każdym razie zobaczymy ile się uda przejechać. Na razie przejechaliśmy 6 km. No pojeździmy chwilę tak, żeby po prostu ten test pokazał, że środek działa. Nie mamy na to zbytnio czasu właśnie, bo to jest auto klienta, swoim autem ja nie jeżdżę. W benzynie Kamila nie sposób sprawdzić tych korekt, no bo auto jest 99 rok, tak? Tak. Także tak, ale zazwyczaj po przejechaniu jakieś tam 20-25 km są już efekty, także zapraszam do oglądania. Wróciliśmy z jazdy, przejechaliśmy jakieś 21 km, samochód też tu już stoi jakieś 10 minut, sobie chodzi na wolnych obrotach. Kamil właśnie sprawdza, jak to wyjdzie, jestem sam ciekaw. No i co, poprawiło się, tu się troszeczkę zwiększyło, ale dzięki temu po prostu jest równiej, nie? Nie ma jakiejś mega różnicy. Tak, tu mamy jeden, nawet trzy było. Widzicie? Tu pół, tu 0,8, tu 0. 1, 0,2, 0,7, 0,1. Czyli też wyrównała się praca. Jest to minimalna jakaś różnica. Możemy jeszcze zrobić próbę, żeby się przejechać autem albo dzisiaj po prostu pojeździć. I chyba tak, Kamil, zrobimy, nie? Okej. Można go zgasić, niech sobie to paliwo z tym środkiem do czyszczenia po prostu w listwie pobędzie i we wtryskach. I już, no, tak naprawdę. Zrobiłem kolejne 20 km. Wjeżdżamy, sprawdzamy, ale jest jeden plus, bo przy przyspieszaniu były odczuwalne delikatne drgania auta. Teraz tego nie ma, także mam nadzieję, że będzie też to widoczne na korekcjach wtrysków. No i sprawdzamy.
No i poprawa jest znaczna. Minus 0,7, minus 0,1, 0,6 i 0,2. No i też wychodzi na zero suma, no bo jest minus 0,8 i na plusie 0,8. No ale ten pierwszy cylinder to naprawdę widać poprawę bardzo dużą, nie? Dobra, można go zgasić. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany kupnem środków Datacall, proszę pisać maila do pani Ani na biuro@acs-service.pl. Wszystkiego dobrego.